Halo, halo, witaj o poranku. Zapraszam Ciebie na kolejną dawkę Bożego Słowa, którą sobie aplikujemy każdego dnia po to, żeby być zdrowymi, po to, żeby być przygotowanymi na trudne czasy. Zapraszam. Dzisiaj obietnica. Obietnica, którą powinniśmy znać. Biblia jest pełna różnych obietnic i każda z nich jest ważna, bo odnosi się do pewnego etapu naszego życia czy sytuacji, w której jesteśmy i akurat pewne słowa powinniśmy usłyszeć w pewnym momencie swojego życia. Tak więc czytanie Biblii ma sens, znanie jej, znanie różnych obietnic pomaga nam przejść przez trudne sytuacje. A dzisiaj chciałabym, żebyśmy się odnieśli do takiej obietnicy, takiego proroctwa, zapowiedzi, które jest zapisane w pierwszej Księdze Królewskiej, 11 rozdziale i przeczytamy sobie 38 werset. Jeśli więc będziesz słuchał wszystkiego, co Ci rozkażę i będziesz kroczył moimi drogami i czynił to, co prawe w moich oczach i przestrzegał moich nakazów i przykazań, jak czynił mój sługa Dawid, wtedy będę z Tobą, zbuduję Ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi i powierzę Ci Izraela. Te słowa są skierowane do Jerobaama, który został wybrany, dostrzeżony przez Boga jako ten, który ma otrzymać część Królestwa Izraela, ponieważ Salomon, wiemy, że jego serce pod koniec życia odeszło od Boga, nie przestrzegał Bożych przykazań. W 33 wersecie czytamy, że Salomon opuścił Boga, tak? Oddawał pokłon innym bogom, nie chodził Bożymi drogami, aby czcić to, co prawe w moich oczach i by przestrzegać moich nakazów i praw, jak to czynił Dawid, jego ojciec. Salomon odszedł od Boga i Bóg chciał rozerwać królestwo Izraela na dwie części, zostawiając tylko jedno pokolenie właśnie przy tej linii Dawida, ponieważ Dawidowi obiecał, że jego królestwo będzie trwało wiecznie, więc jakby zostawił, tak? Zostawił tą jedną linię Dawidowi, Salomonowi, żeby tutaj jakby ta sukcesja szła rodowa, ale te pozostałe 10 plemion, nie licząc tutaj pokolenia Lewiego, przekazał Jeroboamowi. Jeroboam to był sługa Salomona. On nie pochodził z rodu królewskiego, ale był wiernym sługą, był wojownikiem i Bóg dostrzegł nim pewien potencjał, tak jak kiedyś dostrzegł potencjał w Dawidzie. I zapowiada mu tutaj błogosławieństwo pod warunkiem. Tak, pod warunkiem. W 37 wersecie mówi jeszcze, że wezmę Cię i będziesz panował nad wszystkim, czego zapragnie Twoja dusza, będziesz królem nad Izraelem. Ale później daje mu ten warunek. Obietnicę, a równocześnie pewien warunek. Tak? Będą się działy wielkie rzeczy w Twoim życiu, pod warunkiem. Jeżeli będziesz słuchał wszystkiego, co Ci rozkażę, będziesz kroczył moimi drogami, czynił to, co prawe. Czyli z jednej strony postawa serca dla Boga jak zawsze była ważna, żeby słuchać, żeby mieć ucho skłonne do słuchania Boga. Nie do robienia tego, co ja sam chcę zrobić, żeby mi było dobrze, tylko co Bóg chce, żeby się działo. Słuchanie Boga. Ale również to kroczenie, czyli słuchasz i robisz. Nie tylko słuchasz Boga, nie tylko się zastanawiasz, jaka jest Boża wola, ale również to robisz. To są te dwa czynniki. Żebyś przestrzegał nakazów i przykazań, tak jak czynił to mój sługa Dawid. Tutaj jest znowu odwołanie do Dawida. Serce Boga cały czas było poruszone posłuszeństwem Dawida. Chociaż wiemy, że Dawid nie był idealny, popełnił wiele błędów, grzechów, był narwany, pewnych rzeczy wcale tak według Bożej woli nie wykonał. Ale summa summarum, Bóg patrząc na tego człowieka, był ujęty jego posłuszeństwem i daje go za przykład, daje go do porównania, porównując go właśnie z Salomonem, czy teraz pokazując Jeroboamowi, że chodzi o ten rodzaj posłuszeństwa.
Tak więc zbuduję Ci dom trwały, tak jak zbudowałam Dawidowi i powierzę Ci Izraela. W tej historii niezwykła jest nie tylko ta obietnica, ale to, że Bóg patrzy na serce człowieka i wybrał tego Jeroboama z uwagi na to, że widział w nim potencjał, widział w nim już serce skłonne do słuchania. Nie musisz być królem, nie musisz być potomkiem króla, nie musisz być kimś ważnym, nie musisz mieć jakichś wpływów, nie musisz mieć jakiegoś wykształcenia, nie musisz być we właściwych kręgach, nie musisz się wychować we właściwej rodzinie, żeby Bóg ciebie dostrzegł i żeby Bóg powierzył ci odpowiedzialność w Bożym Królestwie w takim zakresie, w jakim tobie powierzy. Akurat w przypadku Jeroboama to był cały Izrael, to był cały lud, ale każdemu z nas Bóg chce zawierzyć odpowiedzialność, powierzyć odpowiedzialność odnośnie pewnego skrawka, kawałka Jego Królestwa. To jest niezwykłe, to jest zachęcające, to jest takie bardzo demokratyczne, można powiedzieć. Nasz Bóg nie ma względu na osobę, tylko patrzy na serce i to jest jedyna kwalifikacja, którą możemy się wykazać. Jedyna może się wydawać prosta, dostępna, z drugiej strony chyba najtrudniejsza. Łatwiej zdobyć wykształcenie czy jakieś znajomości, niż zmienić swoje serce. Ale z drugiej strony każdemu z nas jest dany Duch Święty do korekty, do prowadzenia, do tego, żeby przemieniać nas, tak? Jeżeli z tego korzystamy, z tego przemienienia, to nasze serca też są w dobrej kondycji. Tak więc to jest dobra obietnica dla nas. Wystarczy jedynie iść Bożymi ścieżkami, przestrzegać Bożych przykazań, mieć na uwadze to, co Bóg mówi, nastawiać ucha, następnie to wykonywać, a błogosławieństwo będzie dla nas pewne. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty przez te słowo przypominasz nam o tym, co jest dla Ciebie ważne. Że Ty cenisz ponad wszystko relacje z nami. Uwielbiasz być z nami, rozmawiać. Ale również chcesz, żebyśmy byli odpowiedzialni. Chcesz, żebyśmy podejmowali wyzwanie, żebyśmy szli dalej, służąc innym ludziom. Chcesz, żebyśmy urośli wystarczająco duzi, byś mógł przekazać nam odpowiedzialność, żebyś mógł powierzyć nam innych ludzi, żebyśmy mogli być tymi, którzy są w Twoim Królestwie, wypróbowanymi pracownikami, którzy mogą pomagać innym, którzy mogą być Twoimi rękami, Twoimi ustami, którzy mogą być przekaźnikami Twojej mocy, uzdrowienia i uwolnienia. Dziękujemy Ci za te słowa. Błogosław nas, pokazuj nam, gdzie w naszych sercach są jeszcze jakieś luki, jakieś zgrzyty, jakieś nieuzdrowione miejsca, ponieważ chcemy to Tobie wyznać, oddać, przyjąć błogosławieństwo od Ciebie, byś mógł nam powierzyć owce z Twojego pastwiska, tych, którzy potrzebują Ciebie poznać i być prowadzeni, być Twoimi uczniami. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, błogosławieństwa dla Was dzisiaj. Otwórzcie Boże Słowo szerzej. Niech to nie będzie jedyny werset, który dzisiaj przeczytałeś. Tam jest bardzo wiele skarbów, które czekają na odkrycie. Trzeba poświęcić trochę czasu, wziąć tą naszą Biblię, Pismo Święte, otworzyć, zajrzeć, czytać, przyjmować i wzrastać duchowo. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam. Pa, pa. Trzymajcie się. Przekazał Jeroboam. Przekazał... ale te 10... Ela przekazał Jeroboam. Ale te pozostałe 10... 10 przykazał. Przekazał Jeroboam. No ja nie mogę, no. Przekazał Jeroboamowi. Ja nie dam rady ci. Przekazał Przekazał Jeroboamowi. Okej.